Ruszają już pierwsze prace związane z budową w Suwałkach zupełnie nowych dróg. Przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata, remont ulicy Sejneńskiej i przebicie ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami oraz budowa Armii Krajowej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej. Zakres realizowanych robót budowlanych, drogowych w Suwałkach będzie widoczny i to w taki sposób znaczący. Takich inwestycji drogowych w ostatnich 20 latach w Suwałkach nie było na taką skalę, w takim zakresie. Oczywiście to dzięki temu, że pozyskaliśmy środki finansowe z RPO, 59 milionów złotych. Wartość wszystkich umów, które podpisano już z wykonawcami, opiewają na 78 milionów złotych. Rozpoczęte prace widać przy ulicy Utrata na wysokości Aresztu Śledczego oraz na ulicy Sejneńskiej, a także w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ulicy Sianorzędź. Trwają głównie roboty ziemne, rozbiórkowe, wycinki drzew. Terminy na realizację tych zadań są bardzo krótkie. To wynika z kontraktu podpisanego z marszałkiem województwa podlaskiego i z warunków tego konkursu. Najszybciej powinna być wykonana droga, nowa ulica od ulicy Północnej do ulicy Pułaskiego do 21 sierpnia przyszłego roku. Ulica Sejneńska oraz nowa droga łącząca Sejneńską z ulicą Utrata mają być gotowe do 1 września 2018 roku, a przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata miesiąc później, bo 1 października. Realizowane inwestycje oprócz ulicy Sejneńskiej nie powinny mieć znaczącego wpływu na utrudnienia w ruchu w naszym mieście. Dobiega końca inwestycja realizowana na osiedlu Kamena. Przejezdne i gotowe są już przebudowane ulica Kolejowa i Północna na odcinku od Świerkowej do Wileńskiej. Mamy problemy z wykonawstwem, te roboty przeciągają się, firmy mają bardzo dużo kontraktów pozawieranych umów, no niestety nie dotrzymują tych terminów wynikających z zawartych kontraktów. No i uciążliwość tutaj jest duża i tak było przy budowie ulicy Północnej i ulicy Kolejowej. Ulice są już przejezdne od ubiegłego tygodnia. Powstało tam oświetlenie, kanalizacja deszczowa, chodnik i asfaltowa ścieżka rowerowa. Wszystko za blisko 2,5 miliona złotych. W ramach inwestycji wyremontowany został również park naprzeciwko dworca PKP. Całe osiedle Kamena już wygląda inaczej. A to jest w pewnym sensie pokłosie spotkania z mieszkańcami osiedla Kamena w styczniu 2016 roku. Zostałem zaproszony na spotkanie, pojechałem tam. Ja wiedziałem, jak wygląda stan Kameny, ale jak posłuchałem tych ludzi, ich argumentów, to rzeczywiście trafiło to do mnie. No i kazałem projektować te uliczki tam osiedlowe. Efektem tego jest przebudowany układ drogowy całego osiedla Kamena. W ramach już zakończonej inwestycji na ulicach Kowieńskiej i Wileńskiej została wykonana nawierzchnia chodników, parkingów i jezdni z kostki betonowej. Ponadto wybudowano oświetlenie uliczne, uzupełniono kanalizację deszczową. Kolejnym etapem zmian drogowych na Kamenie to połączenie ulicy Północnej z ulicą Pułaskiego. Zaskoczeniem okazało się otwarcie ofert przetargu na budowę hali sportowo-widowiskowej Suwałki Arena przy ulicy Zarzecze w Suwałkach. Kosztorys wynikający z dokumentacji technicznej opiewał na kwotę 27 milionów złotych. 5 wykonawców zgłosiło się. Zainteresowanie było rzeczywiście duże. Najtańsza oferta 37 milionów prawie, a najdroższa 55 milionów. Czyli mogę powiedzieć w stosunku do naszych kosztorysów 10 milionów więcej. Na tę inwestycję miasto Suwałki pozyskało 10 milionów złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oznacza to, że z budżetu miasta lub innych środków trzeba będzie wyasygnować aż 27 milionów złotych. Czynimy starania, prowadzimy rozmowy. Skąd pozyskać jeszcze dofinansowanie na budowę tego obiektu? Pisma z prośbą o ewentualne zwiększenie dotacji zostały już skierowane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. O pomoc władze Suwałk poprosiły też Zarząd Województwa Podlaskiego. Teraz musimy podjąć decyzję, czy ten przetarg rozstrzygamy, czy ponawiamy procedurę przetargową. Lada dzień powinna być podjęta w tej sprawie decyzja.